Siemaneczko ludziska, z tej strony Jarek i witam was kochani w kolejnym odcinku z serii, oczywiście jakże nie inaczej, od nieużytków do pożytków. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, jak sami dobrze już widzicie, zimowe sprzedaże, czyli ostatnia rzecz, jaka może być w pierwszym sezonie tej serii. A więc ja was serdecznie zapraszam do oglądania. Belki już załadowałem sobie, więc zmierzamy, słuchajcie, na skup. Na skup, słuchajcie, słomy, także zostawiamy oczywiście łapeczki w górę. Kto nawet nie zostawi subskrypcji oraz komentarz też mile widziany i lecimy z tematem. A więc zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, a przy okazji życzę, kochani, wam wesołych świąt, bo już macie odcinek na 25, także ja wam życzę, słuchajcie, wesołych, pogodnych, zdrowych świąt. Oczywiście dużo prezentów i czego tam sobie sami życzycie. Dobra, my tu nie przedłużamy, tylko jedziemy. I tak się zastanawiam, jak ja tu pojadę, słuchajcie, na ten skup, bo kurde, jeszcze nie jeździłem nigdy. Koguty może zapalimy, światełka. No, także zobaczymy, jak ten odcinek, słuchajcie, wyjdzie. Od razu mówię, że będę ładować ręcznie belki, czyli pudzianem. Nie mam, słuchajcie, do tego sprzętu, nie mam do tego też nerwów. Kurde, wiecie, jakie to jest upierdliwe ładowanie turem. O, kurwa, tuti. Także no, po prostu, wiecie, pójdę na łatwiznę. To jest też farming, słuchajcie, nie ma co tutaj, kurde, szaleć tak, nie ma co tutaj się starać zbytnio o te belki, bo one są i tak zbugowane, i tak. Więc no, kurde, myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi, nie? Większość na pewno też sama ładuje właśnie za pomocą właśnie, kurde, sprzętu na odcinkach, a później wszystko ogarnia i tak ręcznie, nie? Aha, tutaj skup? Kurwa, na drodze? Aha, to czyli muszę podjechać tutaj, tak? Aha. No i kurde, dostaliśmy. Ja pierdolę. Przepraszam, że przyklnąłem, ale pieniędzy mamy. Kurde, a to nie jest jeszcze koniec kiszonki, ej. Kurde, teraz jak ja tutaj się zawrócę, słuchajcie. No właśnie. Może troszkę nierealistycznie pojedziemy, no ale dobra. Ciśniemy po kolejny, słuchajcie, kurs. Ej, to ja miałem, kurde, to tu gdzieś koło 300 coś zarobiłem. Czekajcie, gdzie tu są finanse? Dochód z gospodarstwa. Sprzedane bele. 267 tysięcy. Kurde, no bo miałem 70, tam chyba 2000, a mam 352. No to kurde, duże zarobki wam powiem. Kurde, podoba mnie się to. No a tak jak mówię, jeszcze na łące mamy bele. Więc ten odcinek pewnie poświęcę, słuchajcie, tylko z belami. Więc nie wiem, czy nie nagram, słuchajcie, dla was dwóch części sprzedażowych. O kurde. Aż tyle, to ja tu kurde milion, to szybko, słuchajcie, dobiję. Nie jedzie, dobra. Ja pierdykam. Kurde, pierwsze, słuchajcie, sprzedaże zimowe jeszcze mamy, to jest zboże. Tylko za zboże, no to już tyle nie zarobimy. No ale jak widzicie, kurde, warto jednak bele te robić. Co prawda to te były mniejsze, bo na łące są ogólnie większe i tutaj też na farmie, tylko chcę po prostu już sprzedać, kurde,
chcę, słuchajcie, sprzedać te bele, które mam mniejsze, bo no do niczego mi niepotrzebne są, nie? Tak jak mówię, zwierząt nie chowam. No dobra. Myślę, że jakoś tak tutaj, kurde, zaparkuję. O, cyk, cyk. Dejczwarek niech sobie chodzi. No i słuchajcie, ładujemy stąd. Bierzemy najpierw. No tak jak mówiłem, kurde, nie będę tutaj, wiecie. Nie będę tutaj, kurde, ukrywał tego, jak ja to ładuję, tak. Po prostu najwyżej mnie, jak to mówią, wyzywacie w komentarzu, no ale trudno. Przeżyjemy. No ale kurde, no tak jak mówię, no te bele ładuje się dość problematycznie, także jeśli chodzi o jakiśkolwiek, wiecie, ładowacz czołowy, nie? Nawet możecie zauważyć, że teraz potrafi się bela jedna przeskakiwać i kurde, no robić to, co robi, nie? O, cyk, cyk, dobra, na razie tak zepnijmy sobie. No i ta przyczepa chyba będzie, słuchajcie, kurczę, tylko na te bele. Jakbym to zabrał zarazem, a na pewno zabiorę, chociaż nie wiem. To by było ideolo. No, dobra, kurczę, także no. Jadymi. Zimowe sprzedaże. No, na styczniu kiszonka tutaj najdroższa jest. Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, no chciałbym zmieścić te bele tu. Dobra, mamy 7 minutkę. Słuchajcie, odcineczkę Bożego. Także no, czas kurde goni, słuchajcie, czas goni. Czy co może tu by tak położył, bo już naprawdę nie chce mi się. Może się nie spierdzielą, co? Chociaż tutaj na końcu to ja kurde boję się właśnie kłaść. Że jak się luzem je położy, to w sumie pół biedy. No ale może dojadą jakoś, nie? Dlatego tak kurde też nie chcę ich, wiecie, w żaden sposób tutaj uciskać. Chociaż kurde docisną na pewno pasy, no ale trudno się mówi. Kurde, ja już muszę, że tak powiem, następną przyczepę muszę szykować już pod następne bele to. No bo tamte mam, kurde, właśnie 150. Ogólnie powiem, że 150 bardziej się mieści, słuchajcie, niż 125. Dobra. Pasy zapinamy. No i dobra, ciśniemy, słuchajcie, kurczę, na ciśniemy na kolejny stuk. Jaki jest tutaj zaraz, o, słuchajcie, pa, pa, pa. No, także kurde, lecimy elegancko i ładujemy. O, tutaj to też trochę będzie tych balotów. No, inna folia, widać już inny nawet rozmiar, także no. Pieniędzy więcej powinno być, bo objętość kurde większa. O, dobra, 9 minutka. Łecineczka Bożego. Dobra. No, także lecimy kurde z tematem. I kurde ciśniemy.
Kurde, czekajcie, coś mi się tu zwiesiło. Dobra, cyk, kurde. No, mozolna robota, nie powiem. A wyobraźcie sobie teraz turem, jakbym musiał tu wojować. To już by było. O, kurde, to żem dorobił. To już by było, słuchajcie, przekichane. Dobra, to na razie na bok. Trudno się mówi, no i tak pójdą wszystkie na sprzedaż i tak. No, nie uciekną mi przed niczym. Dobra, cyk. No, zobaczymy ile, kurde. No, ale jak tak ma być, kurde, tyle zarobku tutaj, to byśmy, słuchajcie, pomyśleli nad jakimś polem. Bo nie powiem, że tych hektarów to tutaj chcę mieć, kurde, jak najwięcej. No, chociaż sprzęt, wiadomo, na razie sprzęt, słuchajcie, mam, to prawda, mały, tak? No, bo tutaj ten Fendzior, no w sumie nie, no już nie mały, bo Deutschfach tak naprawdę. Deutschfach robi robotę. Więc najwyżej jakiś bym pług do niego zakupił. No, siewnik to na pewno bym wymienił, bo kurde, już jego mam dość. No, jednak kurde, im większy areał, tym większa szerokość robocza, wiecie, potrzebna jest, nie? No, dobra, cyk. No i drugi transport będzie, kurde, zaliczony. No, tutaj oczywiście sobie miałem kostki, to właśnie kostkę brukową taką, wiecie, położyłem. Znaczy, no nie brukowa, no, kurde, bardziej polbruk. No, ale. Była trawa, więc, kurde, miałem troszkę, wiecie, tam zawaliska, chciałem posprzątać garaż. No to sobie ułożyłem. Tutaj ogólnie do oporu ładuję, jak widzicie. No, kurde. Ogólnie mamy styczeń, także nowy sezon już jest, kurde. Właśnie się teraz, słuchajcie, skapłem, że ja powiedziałem w starym sezonie. Sezon czwarty, ten drugi, kurde. Widzicie, ten człowiek tyle serii ma, że nawet zapomina sezonów, ale to nic, ja to kurde zmontuję. No, dobra, i ciśniemy. Ciśniemy na skupa. Mam nadzieję, że wyjadę. Kurde, wyjadimy. Dobra, kolejne baloty, kurde, można powiedzieć. Mam nadzieję, że te mi tylko nie spadną. Jadą na sprzedaż. No tutaj powinno być więcej pieniędzy. No ale jak to się mówi, zobaczymy. Czas pokaże. No dobra, ciśniemy tutaj. Mam nadzieję, że dobrze skręciłem. Niech się ja tylko napiję i no kawy, bo kurde, słuchajcie, sucho w gardle, jak nie wiem. No, także kurde, ciśniemy. Zobaczymy, ile z całego zbioru tutaj, kurde, się zarobi. Pieniędzy, kurde, także no, jestem ciekaw. Dobra. Kurwa, to tutaj. Tak, to tutaj. Panie Stasiu. Czekajcie, sobie odepniemy pasy. Może najpierw z przodu.
Kurde, ten trigger to nie chce tak łapać zbytnio. Dobra, to słuchajcie, wezmę mi pomogę. Kurde, ile kasiory Jarek byś miał. Łamuj bładzie. Dobra, cyk, spychamy. O kurde, 780 tysięcy, pany. Elegancko. Teraz kurde, żeby się jeszcze zawrócić, to by było elegancko, fajnie. O, dobra. Kurde, co, ciśniemy po następny załadunek. Mamy 16 minutę odcineczka Bożego. Także lecimy, kurde, z tym latem. Nie zamulamy, tylko ciśniemy dalej. No, kurde. No to słuchajcie, kurde, mi naprawdę tutaj dorobek będzie szybki, nie? Jak te sezony by szybciej, wiecie, schodziły, to by było, kurde, zajebiście, nie? Wyjeżdżamy sobie elegancko, dobra. No i kurde, cóż, jeszcze złąka by pozbierać. Tutaj to tak wiadomo, jest dużo, bardzo dużo. Ale nie wiem, no wszystkiego nie będę, słuchajcie, pewnie na odcinku pokazywać, bo to bieta. Kurde, zamulone to co by było, także pewnie do 30 minut. Myślę sobie, pojeździmy. I kurde, będzie gitarowo, nie? No i tak ogólnie ten... ogólnie załadunek Belly tak, kurde, trwa ogólnie, no... szybciej, bo kurczę... właśnie nie tego. Nie muszę... ładowaczem, wiecie, ładować, nie? Ale żem podjechał blisko, kurde, jak ja tu teraz... jak ja się tu teraz będę operował, kurde, słuchajcie, czekajcie. Dobra, cyk, tak. Może najpierw na tą stronę załadujemy. Dobra. Pyk. Kurde. No, troszkę będzie tych sprzedażów. Dobra. Proszę tam siedzieć na razie. No kurde, za blisko, żebym podjechał, słuchajcie. Że tak powiem sobie, kurde, sam zrobiłem źle, bo... powinienem bym podjechać troszkę dalej, no ale... trudno. Się mówi, dobra. Wtedy to chyba zawijako, kurde, Deutschwach latał, coś mi się zdaje. A ostatnio czym ja, że mówił? Nie, Deutschwach był zawijarko, bo były testy chyba jego, jakżem kupił od Lukiego, tam odcinek jest na kanale, to serdecznie zapraszam. Deutschwach, Zetor, no i chyba Fendt, słuchajcie, też był. Fendt chyba ostatnio, niedawno żeś, kurde, żem nawijał. No i kurde, panie Jarek, trzeba owijarkę jakoś, kurde, skombinować. No trzeba. A może prasę owijarko, kurde. O. Nie no, kurde, na nową to nie wiem, czy, słuchajcie, mnie będzie stać, wiecie.
Chociaż ja tutaj kiszonki, no nawet słuchajcie, w sezonie 3 razy robię, więc można by było coś pomyśleć, kurde, a propos owijarki. Zobaczymy. Być może nam to się uda. No, ale nie, no bardziej to wiecie. Bardziej to bym wymienił, kurde, takie wiecie, pierdoły, nie? Typu jakiś rozsiewacz do nawozów większy. Może jakiś, kurczę, no właśnie siewnik, tak, z agregatem. No, także, kurde, no prasy na razie jeszcze też nie będę zmieniał, bo wiecie, nie chcę tak zbytnio pieniędzy wydawać na coś, co jeszcze może w miarę tutaj, kurczę, robić robotę, nie? No i dobra, teraz tu załadujmy se. To tu już mało, słuchajcie, zostanie tak naprawdę. Jeśli chodzi o te baloty. Big baloty. Zobaczymy, ile mi tu wejdzie jeszcze. No kurde, kasy. No podejrzewam, że jak teraz zajadę, to już będzie milion. Także no. Duże, duże, ogromne pieniądze za kiszonkę, dlatego polecam robić właśnie. Kto ma jakieś swoje serie, polecam sobie właśnie robić tą kiszoneczkę. Bo to się jednak, kurde, zwraca, widzicie, no. Mimo, że ja tutaj, kurde, zapłaciłem za folię, za owijarkę do agromy, no bo tam nie miałem swojej, fakt, trzeba było nająć, znaczy wynająć owijarkę, w sensie wypożyczyć. To i tak jestem na ogromnym plusie, pomimo tego, więc no warto, warto, czemu nie. Ogólnie siano kiszonka z Bel, ja już mówiłem nieraz, według mnie siano kiszonka z Bel bardziej oddaje w zarobku niż siano, niż kiszonkę z kukurydzy, nie? Chociaż to też tam jakieś pieniążki są, no ale już nie takie, nie, nie oszukujmy się. To jak ktoś ma ten dodatek go wejpak, nie? Na tych, na prasowanie tych sypkich, kurde, no, rzeczy. To wtedy wiecie, zrobić kukurydzę w baloty. No i sprzedać to może, może, ale to znowu zachodu ile, no. Dlatego właśnie nie robiłem, słuchajcie, do silosu z trawy kiszonki. Wiem, że to na odcinku fajnie by wyglądało. Ale nie robiłem dlatego, że kurczę, no... Właśnie tutaj macie dobry przykład. Ponieważ, no, sami dobrze widzicie, ile da się tak naprawdę zarobić pieniędzy, nie? Więc, no, następny sezon, czyli ten drugi już będzie... No to będzie, słuchajcie, na tej zasadzie też, że będziemy robić siano kiszonkę, ale też, kurde, już chciałbym zakupić, kurde, jakieś byśki, coś. Także już pomału, słuchajcie, nie chcę z tym zwlekać. No myślę, że się uda kupić coś. Chociaż parę tych tam cielaczków, nie? Czy nawet cielaczków, czy świnek, no na razie, no na świnki to bym się nie nastawiał. Bo nie mam, słuchajcie, zboża. Nie mam zboża wszystkiego, nie mam pszenicy, no sorgo tam niby, ziemniaków nie ma, także na razie muszę, wiecie, namagazynować sobie paszę, żeby właśnie później móc tą paszę dawać, tak, żeby one głodne nie były. No, dobra. Także załadujemy to sobie, już chyba wejdzie raczej, myślę. Dobra, cyk. Takie rzeczy to tutaj powinni się zmieścić. Kurde, nie takie rzeczy, żeśmy z Andrzejem umieszczały. Co nie wejdzie? Kurde, na styk, słuchajcie. Jakby tutaj, no, dwie te przyczepy były przywiezione jeszcze raz. Dosłownie. No kurde, kompletna przyczepa.
Dobra, tam nie będę układał aż takie klocki Lego, kurde, bo to widzę, że sensu nie ma. Chociaż no tabela jakoś tak dziwnie leży. Proszę się fajnie położyć. Dobra. Cyk. Spięte, spięte. A czemu tutaj nie spięło? Halo. O, teraz jo. O kurde, nie wiem czy nie zwalę tego. No wolałbym, żeby mi to nie spadło, bo widać, że pasy nie sięgły. Nie no, może dojedzie, kurde. Także 25 minuta, słuchajcie, ostatni transport. Resztę sobie oczywiście ogarnę poza odcineczkiem pewnie. Tylko, że dojadę już na inne miejsce. Dobra. Tutaj powoli zakręcamy. Oj, troszkę, kurde, łuk wziąłem taki. O, to. Wiedziałem, że tak będzie. Musiało tak być. Dobra, to nic nie szkodzi. Naprawimy. Skup niedaleko, także... Także, kurde, myślę, że dojedzie. No, a bardziej to bym chciał, żeby to dojechało. W całości. Wiecie, bardziej się boję o te drzewa, żeby zahaczyć, nie? To wtedy się bele wystarczają, bo tak to kurde, wiecie, jakaś tam zawsze dziwna kolizja wystąpi. I wtedy to tak jest. Dobra, cyk, 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 hamuluj. Ale kurde, ma co ciągnąć. Skubany. O kurwa, przejechałem. Czekaj ta. Muszę przycofać. Sięgnie? No nie sięgnie, kurde. Za jedną belę dostajemy 14 tysięcy. Kurde no. To nieźle. Dobra, i mamy, kurde, już tutaj praktycznie z gospodarstwa wszystko posprzedawane. 1 286 000, kochani. No, kurde, dużo, dużo. Dobra. Jedziemy już, słuchajcie, na łąki. No, bo już na gospodarstwie nic nie ma. Tam aby parę bel słomy, ale to będę, myślę, że będę, kurde, słuchajcie, trzymać właśnie po to, żeby jak zacznę już zwierzęta po prostu hodować, to, kurde, sobie będę im podcierał, tak? Dobra. Także ciśniemy, słuchajcie, na łąki. No, duże pieniądze, ale też duże i ceny tutaj, nie ukrywam, nie? No, jeśli chodzi o nieużytki, no to są tanie do kupienia, ale kurde, sprzęt to jest drogi, nie? Na przykład, no i na sprzęt, no to trzeba sporo wydać pieniędzy, także no, będę szukał, słuchajcie, coś kurde już większego, nie? No, siewnik raczej pójdzie już na sprzedaż, na pewno. Z tym agregatem, no bo już ja sobie nie wyobrażam im, słuchajcie, siać. Nie wiem, co jeszcze kupię. Zobaczymy. Może jakiegoś agromasza, może coś. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Dobra, dobra, panie Bobra. O, to.
No i cóż, kochani, na dzisiejszy odcinek to będzie wszystko, także ja się z wami żegnam, oczywiście. No i cóż, kochani, zostawcie łapeczkę w górę, subika, komentarz oraz tam co trzeba, wiadomo, łapkę. Także no cóż, życzę wam jeszcze raz wesołych świąt, słuchajcie, kurczę, dużego Mikołaja, bogatego, wszystko co najlepsze, także ja was serdecznie pozdrawiam, dziękuję, że jesteście, a więc siemaneczko, do następnego, strzałeczka, cześć!